Cześć, witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku pokażę, jak zrobić suchą muszkę do łowienia właśnie z powierzchni, imitującą chruścika. Mucha niezwykle uniwersalna, w zasadzie możemy na nią łowić wszystkie ryby, zarówno łososiowate, jak i ryby zamieszkujące typowo nizinne rzeki, na przykład klenie, jazie, jelce. Muchę wykonujemy... imitacja chruścika ma mnóstwo, że tak powiem, kombinacji. Ja tu pokażę, jak ją zrobić taką dosyć prostą, bardzo dobrze pływającą i bardzo skuteczną wersję. Wykonam ją na haczyku numer 12. To jest taki haczyk dosyć spory, aczkolwiek chruściki to należy pamiętać o tym, że to dosyć spore owady. Także nie należy się bać tych haczyków, takiej wielkości haczyków. Tak naprawdę wykonuje się go w rozmiarach od 8 do 18. Ja użyję tutaj haka 12. To jest haczyk Akita 503BL. To jest hak bezzadziorowy. Na skrzydełka użyję piórek CDC. To są piórka z kupra kaczki krzyżówki. Bardzo dobre pióra z tego względu, że znajdują się blisko gruczołów łojowych i bardzo dobrze pływają. A resztę materiałów pokażemy w trakcie robienia muszki. Zaczynamy mocując nić wiodącą. Ja pokażę Wam tutaj taką moją wersję chruścika, który bardzo mi się sprawdza, naprawdę. Taki z taką seledynową dupką. Tą dupkę zrobię z takiego dubbingu Spirit River w kolorze seledynowym. Takim dosyć jaskrawym. Super sprawa, mówię Wam, naprawdę świetnie mi się ta mucha sprawdza. Nawijamy ją, robimy sobie taki ogonek. Znaczy ogonek, kilka zwojów po prostu nawinięte na końcówkę haka. W taki sposób. Teraz przymocujemy sobie piórko na jeżynkę tułowia. Ja użyję tutaj pióra z siodła koguta. To jest siodło koguta genetycznego firmy Whiting Farm. Bardzo dobry materiał. To będzie taka krótka jeżynka tułowia zrobiona. Wybiorę sobie tutaj odpowiednie piórko. Przymocujemy je. Nicią wiodącą. O tak. I teraz zrobimy tułowik. Na tułów użyję takiego dubbingu w kolorze Rusty Brown. Dubbing to jest mieszanina sierści i materiałów syntetycznych bądź wełny. Można sobie również taki dubbing zrobić samemu. Jeżeli mamy możliwość zdobycia sierści zająca czy królika, no do suchych much to zdecydowanie lepszy zając, ale te dubbingi robimy do różnych much. Także i połączenia go w młynku tej sierści właśnie z wełną, to możemy sobie takie dubbingi robić we własnym zakresie. Nakładamy dubbing na nić wiodącą, nie za dużo jego, mocno tutaj tak skręcamy. I nawijamy. Ten kolor jest bardzo dobry, bo większość chruścików, przynajmniej na łowiskach, w których ja wędkuję, właśnie mają taki kolor brązowy. A ta zielona końcóweczka, myślę, że działa na ryby dodatkowo prowokująco.
I teraz nawijamy jeżynkę tułowia z tego siodłowego pióra koguta. Ona będzie dosyć krótka, poprawi ona nam pływalność muchy i jeszcze sprawi, że ona jest taka kudłata i bardzo, bardzo apetycznie wyglądająca dla ryb. To nam się troszkę, ale przywiązało. Dobra. I obetniemy sobie końcówkę. Te pióra genetyczne mają dosyć mocne stosiny, także przy próbie urwania może nam się uszkodzić konstrukcja muchy, także można się posłużyć nożyczkami. Ok. Teraz sobie zrobimy skrzydełka. Do tego użyję wspomnianego już wcześniej piórka CDC. Skrzydełka zrobię w taki sposób, że dwa piórka złączę razem równo końcóweczkami. I przywiążę je, robiąc taki daszek tutaj przy główce. Tak to wygląda. I końcówkę obetniemy. One, jeżeli nam się troszeczkę jakby będą źle układać, można je oczywiście jeszcze troszeczkę poprawić nożyczkami, ale myślę, że skrzydełka uformowane w ten sposób będą ok. Profesjonalni krętacze mogą zwrócić uwagę na to, że te skrzydełka nieco wystawają ponad linię tułowia, aczkolwiek ja bardziej skłaniam się ku temu, aby robić muchy nie tyle super piękne, co praktyczne w łowieniu. Czyli mamy skrzydełka przymocowane. Teraz zrobimy sobie jeżynkę, też z koguta. Użyję tutaj brązowej takiej kapki meca. I też wielkość pióra sobie dobierzemy odpowiednio do wielkości muchy. Tą jeżynkę zrobimy też taką nieco dłuższą. Myślę, że to będzie odpowiednie. Obierzemy tutaj końcówkę, bo to podbicie delikatne, puchowe nam niepotrzebne. Przywiążemy sobie piórko na jeżynkę i zrobimy tutaj jeżyneczkę przy główce. Ten chruścik jest na dosyć sporym haczyku, także ta jeżynka jak najbardziej może być gęstsza. Przy robieniu suchych much należy się kierować zasadą, że im wolniej woda płynie, im ona jest niższa i czystsza, robimy imitacje delikatniejsze. Mucha wykonywana przeze mnie w tym momencie to mucha przeznaczona do łowienia pstrągów, kleni, jazi. W warunkach takich, gdzie po prostu ona powinna być troszeczkę bardziej kudłata. Mucha przeznaczona jest na miejsca z pofalowaną taką wodą, z szybszymi nurtami. No i po prostu musi być nieco bardziej kudłata, żeby no po prostu nam nie tonęła, tak? I formujemy sobie główkę
i robimy węzeł końcowy. Nitkę sobie obetniemy. I tutaj jeszcze nam zostały takie, to sobie można usunąć szczypczykami, o, żeby mucha była estetyczna. I tak wygląda bardzo dobry, bardzo łowny chruścik. Także polecam mieć te muchy w pudełku w różnych wersjach wielkościowych. Dziękuję bardzo i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków.